Nie przewidywałem, że będę nagrywał filmy, nie przewidywałem, że będę miał wizję z przyszłości, i nie przewidywałem, że będę gołąbkiem pokoju w wojnie pomiędzy Rosją a Ukrainą. A jednak to wszystko się stało. Ponieważ bycie gołąbkiem pokoju w takiej bratobójczej wojnie jest to ważna sprawa, więc przyjrzałem się samemu sobie, jaki jest ze mnie ten gołąbek pokoju. I się okazało, że zjebany. Naprawdę zjebany ten gołąbek pokoju. I najpierw mnie to tak uderzyło, zabolało, ale potem się, no, wojna też zjebana, bo przecież ani Rosjanie, ani Ukraińcy nie chcieli tej wojny. Na, z inspiracji z innych sił, poza Słowianami, te działania się toczą, te masakry, te teraz takie, no, no, wyżynanie, po prostu jeszcze redukcja populacji. Wojna zjebana, bo ludzie po, po, o podobnym języku, podobnych twarzach podobnej genezie między sobą walczą jeszcze z cudzej inspiracji, w cudzych interesach. Skoro wojna zjebana, to gołąbek pokoju też zjebany, więc to pasuje.